kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Dzisiaj też się do Was uśmiecham szczerym uśmiechem, a miało być troszkę inaczej, bo dzisiaj miałam przywitać się też z tymi osobami, które są od niedawna, bo piszecie w komentarzach, że jesteście po raz pierwszy. A więc kochani, ja mam na imię Grażyna, mój mąż ma na imię Wojtek, zwany przeze mnie Wojtusiem, czule. Sześć lat temu uciekliśmy z dużych miast, z Gdańska i przeprowadziliśmy się na warmińską, niewielką, malutką wioskę. A dzisiejszy i ten kanał jest o moim życiu, o naszych zwierzętach, ogólnie o nas. A dzisiejszy odcinek poświęcony jest książkom, bo wiele osób prosiło mnie właśnie, oglądając naszą sypialnię, widząc jaką mamy bibliotekę, poprosiły nas o taki odcinek. Nie udało jeszcze mi się z Wojtkiem porozmawiać, jedynie wykorzystuję ten moment, że Wojtek pojechał do miasta, a zdarza mu się to bardzo rzadko, więc wykorzystuję ten moment, przysiadłam w sypialni, przy regale, w którym się znajdują moje książki, żebym mogła opowiedzieć Wam o swoich książkach. Kochani, jak to jest u mnie z czytaniem? Czym jestem starsza, tym bardziej rozsmakowuję się w czytaniu książek. To po pierwsze. U mnie w domu nie było nawyku czytania. Moi rodzice mi nie czytali książek. Ja nie czytałam książek, no może ja już trochę zaczęłam czytać Karolowi, ale teraz wiem, że to było i tak bardzo mało. Więc nie mamy tego nawyku, ani ja nie mam tego nawyku, ani mój syn nie ma tego nawyku. U Wojtka było zupełnie inaczej. Wojtka rodzice czytali bardzo dużo, przekazali to Wojtkowi, Wojtek potem przekazał swojemu synowi Karolowi. Oczywiście to nie jest reguła, ale tak jest bardzo często, że to są właśnie takie nawyki czytania. Gdybym się tak miała zastanowić, powiedzieć Wam, ile czytam, to więcej aniżeli przeciętny Polak, a mniej niż pożeracz, a o wiele mniej aniżeli pożeracz książek. Więc może powiem teraz o swojej biblioteczce, która w różnych etapach mojego życia była różna. Taką dla mnie najważniejszą książką, która zmieniła moje życie, która mnie nauczyła odwagi, to jest książka Jacka Walkiewicza. Jacek Walkiewicz jest psychologiem, coachem. I słuchając jego wykładu o jego marzeniach, o tym, jak postępujemy, tą historię, że spotykają się koledzy, co nie wiedzą, co mają zrobić ze swoim życiem. Pamiętam dokładnie do dziś i myślę sobie, że gro jest właśnie takich ludzi, którzy się spotyka i zróbmy coś. I on tak pali papierosy, ale co, zróbmy coś, ale co. I tak właściwie kończymy na gdybaniu, na rozważaniu, na wymyślaniu, a boimy się, brakuje nam odwagi, żeby zaryzykować, żeby sięgnąć po gwiazdy, sięgnąć po marzenia. Moim i Wojtka marzeniem było zamieszkanie na wsi. Mogłabym nawet nazwać tutaj ten odcinek Ucieczka z miasta na wieś. I Jacek Walkiewicz nieświadomie tą książką spowodował, że baliśmy się zaryzykować, ale to zrobiliśmy.
Strach jest nieodzowną emocją w naszym życiu i absolutnie nie można się wstydzić, że człowieka paraliżuje strach. Polecam wam tą książkę. Ona na mnie zrobiła jakiego wykład. Może najpierw zacznijcie od poszukania w internecie jego wykładu Pełna moc życia. Ja ten wykład, nie chcę wam skłamać, spokojnie 10 razy oglądałam. Mamy dwie takie książki. Wojtek ma swoją książkę, ja mam swoją książkę. Jedna jest w sypialni na naszej półce. Jak dopadają mi jakieś wątpliwości, jest druga w łazience. Jak mam gorszy czas, jak dopadają mi wątpliwości, sięgam po tą książkę. Także naprawdę wam polecam. Kiedyś tego Jacka Walkiewicza było więcej. Ja wiem, że on spełnia swoje marzenia. Mając 40 lat, kupił sobie kampera i też tak prześmiesznie historię o nim opowiadał. Potem zrealizował swoje marzenie, jeżeli chodzi o księgarnię. Z tego co wiem, to ją zamknął. A teraz jakoś długo o nim nie słyszałam, ale mam jego książkę i drugą taką książką jest Pełna moc możliwości. Także patrząc na to, jak bardzo zmieniałam swoje życie, to te książki wymieniłam jako pierwsze, bo one naprawdę mi pomogły zmienić moje życie. Na mojej półeczce jest dużo książek z psychologii. Dla mnie to są ważne książki. Nie wiem teraz, czy od roku, czy od 2 lat zaczęłam po nie sięgać. Taką jedną z ważniejszych moich książek, polecony przez psychologa, Powrót do swojego wewnętrznego domu. To jest też książka bardzo dla mnie ważna. A właściwie zaczęło się to, jak zaczęłam czytać Anię Bzikową, jej bloga, i ona tam pisała, a teraz pisze coraz mniej. I Ania Bzikowa bardzo często pisała w tych swoich, można powiedzieć, pięknych opowiadaniach, bo Ania pisze bardzo ładnie, o małej Ani, jakby z perspektywy swojego dziecka. I na początku ja tych tekstów nie rozumiałam. Tak, potrafię się przyznać do tego, że czasami pewnych rzeczy nie rozumiem i wtedy drążę. I dopiero potem właśnie trafiłam z polecenia na tą książkę Powrót do swojego wewnętrznego domu. Naprawdę warto ją przeczytać. Kolejną taką książką to jest Mózg, zapanuj nad emocjonalną reakcją na stres. Odporny, wykorzystując naturalne właściwości mózgu na stres. Ja naprawdę, gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że prawidłowe oddychanie, takie głębokie oddychanie, prawidłowe oddychanie może spowodować, że uspokoją się nasze emocje, to bym chyba nie uwierzyła, dopóki sama nie zaczęłam stosować
takiego prawidłowego, oj, kot przeszedł, przepraszam, że zadrżałam, prawidłowego oddychania. Wiem, że oddychanie jest zbawienne. Poczytajcie o tym, dziewczyny, bo naprawdę za wszystko odpowiada nasz mózg i stres związany z różnymi rzeczami bardzo niszczy nasz mózg. To jeżeli chodzi o no tu jest takich książek dotyczących psychologii jest sporo, bo tu jest poznaj swoją osobowość. Możesz, jeśli myślisz, że możesz, sztuka bycia razem. Co jeszcze? Ostatnim moim zakupem książkowym, to mówiłam w którymś odcinku, kupiłam na poczcie Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu. I to właśnie, że wam powtarzam, że tyle ludzi chce nam dokopać, więc nie dokopujmy już sobie same, tylko bądźmy dla siebie dobre i starajmy się być szczęśliwe, bo tylko wtedy będziemy potrafili uszczęśliwić drugą osobę. Nie inaczej. I to absolutnie nie ma nic innego z takim złym egoizmem, tylko właśnie z takim pozytywnym egoizmem. Tylko wtedy, kiedy będziemy dla siebie dobre, będziemy siebie kochać, będziemy się szanować, będziemy o siebie dbać, tylko wtedy będziemy potrafili zaopiekować się dobrze drugim człowiekiem. Dobrze. I teraz z kolejnych takich książek też kupiłam. To jest Nie bałam się o tym rozmawiać. Historie bez retuszu. Joanna Przytakiewicz. Generalnie lubię książki, w którym jest człowiek i relacje międzyludzkie. Wiecie, mam tutaj parę takich książek z literatury kobiecej i nie chciałabym tutaj absolutnie nikogo, żadnego autora, żadnego autora degradować. Tylko mi w tej chwili już jest szkoda czasu na takie książki. Wiecie, była nieszczęśliwa, kogoś poznała, sądzili, że się nie kochają, potem nagle dostali oświecenia, nagle się pokochali i dostali dom w spadku od po prababci i od razu go wyremontowali i kochali się po prostu do końca życia. Czytałam kiedyś takie książki, tylko te książki wszystkie są pisane na jedno kopyto i w tej chwili to już szkoda mi czasu na takie książki, bo jak wszyscy wiemy, że mamy czas ograniczony, więc ja szanuję swój czas. Szanuję swój czas, oglądając tylko to, co sprawia mi przyjemność, i czytając te książki, które po prostu lubię, a mam tych książek takich, nie będę wam mówić jak autorów, bo to byłoby niefajne i nie chciałabym tu nikomu robić przykrości. Jeżeli chodzi też o książki, to bardzo lubię albumy. Bardzo lubię albumy. Lubię albumy z fotografią. Ja wiem, tego się nie czyta, jedynie się ogląda, ale ja w ogóle generalnie kocham fotografię. Więc takie albumy jak Polska ginąca, Warmia, ptasie imprezy, dostaliśmy ją na najpiękniejsze miejsca. Mamy dużo albumów w Gdańsku, więc bardzo lubię takie książki, albumowe wydanie.
I teraz jeszcze wracając do książek. Tak jak wam powiedziałam, w różnym wieku sięgałam po różne książki i mogę wam powiedzieć, że w szkole leciałam na skróty, ale za to już taką będąc, no po 18 roku życia, taką dziewczyną już, to sięgnęłam po właśnie polskie książki i przeczytałam Lalkę, Noce i Dnie, uwielbiam tą książkę, uwielbiam i bardzo żałuję, że główna bohaterka w filmie została tak przedstawiona, bo zupełnie nie odzwierciedla to prawdziwej postaci. Nad Niemnem, Noce i Dnie, Lalka, ale nigdy nie przeczytałam Ogniem i Mieczem, przyznaję się do tego, nie przeczytałam Ogniem i Mieczem. I gdybym ja ostatnio sięgnęłam po książki Jakuba Małeckiego, przeczytałam Horyzont i jeszcze jakąś tam książkę. I to był też przypadek, że sięgnęłam po niego w książki. Znaczy w naszej bibliotece nie ma jego jakby wszystkich pozycji. Chyba są dwie tylko i te dwie czy trzy przeczytałam. Przez przypadek trafiłam na wywiad z nim i ta jego skromność taka niesamowita. On sam mówi, że ma duszę starej kobiety. I sięgnęłam po jego książki, które bardzo mi się te książki spodobały. Ale gdybym tak miała wybrać taką jedną pozycję, którą przeczytałam, no powiedzmy chyba jakieś 7 czy 8 lat temu, słuchajcie, to jest książka Folletta. To jest właściwie trylogia, bo składa się z trzech części. To jest, napisałam sobie, żeby nie zapomnieć, jak wiecie, jak jest stres, to mam dziurę w głowie. To jest trylogia stulecia. Zaczyna się od upadku gigantów od 1911 roku i kończy się na czasach Kennedy'ego. I to jest książka na tle historycznych wydarzeń. Są postacie wymyślone przez Folletta. Słuchajcie, żadnej książki jak do tej pory nie czytałam z wypiekami na twarzy, jak właśnie książkę, tą trylogię Folletta. Nie mam jej tutaj, bo pożyczyliśmy naszej sąsiadce. Pokazałabym. To są cegły. Naprawdę to są tak grube książki. I wtedy pracowałam w przychodni. Ta książka była taka gruba, a ja pomimo, że ona nie mieściła się do żadnej takiej, wiecie, damskiej torebki, to ja zawsze ją nosiłam z sobą. To jest raz, że bo może znajdę czas, żeby przeczytać. Budziłam się trochę wcześniej, żeby przeczytać chociaż kilka kartek. I potem, jak wracałam z przychodni, była po całym dniu, była 20, 21. Chociaż parę kartek przeczytać przed snem. I pomimo, że ta książka jest niewygodna, no bo tak bardzo gruba i źle się ją trzyma w rękach, to ja po prostu, chociaż małymi urywkami, musiałam ją przeczytać. Follett ma taką umiejętność pisania, że potrafi zaciekawić czytelnika. Kończy swój rozdział w takim momencie, że jesteś bardzo ciekawa, co dalej. I kolejny rozdział już jest o innych bohaterach książki, więc czytasz ten rozdział znowu
wchodzisz w to, mocno z nimi, jakby tak współgrasz z tymi bohaterami. I znowu kończy w takim momencie, że chciałbyś już wiedzieć, co się wydarzy, jak to się skończy. I znowu jest kolejny rozdział i ta ciekawość tego właśnie czytania. Nie spotkałam jeszcze takiej książki, która by sprawiła u mnie taki apetyt na tą książkę. Nie, tylko zaznaczam, że ja czytam mniej, o wiele mniej, naprawdę bardzo mało, więc może jeszcze tej swojej książki życia nie przeczytałam, ale gdybym miała nagle zamieszkać na bezludnej wyspie, to właśnie tą książkę bym ze sobą zabrała. No dobrze, kochani, to także dzisiaj jest odcinek pogadankowy, a może ja wyłączę na chwilę telefon i pokażę Wam kawałek tej ściany, którą zrobił Wojtek, ponieważ podłączył dzisiaj światełko. I cieszę się niezmiernie, kochani. Mieć światełko to jest naprawdę wielka radość. Spróbujcie, nie zapalajcie światła i chodźcie po ciemnym pomieszczeniu, to od razu z marszu docenicie, jak to fajnie mieć światło. Dobrze, skarbę, zobaczę, ile się uda mi pokazać. Kochani, teraz pokazuję Wam kawałek ściany, którą Wojtek robi. Ze starych desek oczywiście. Może to będzie... Ja wiem, że to jest słabe oświetlenie, ale pomysł od początku do końca jest Wojtka. Ja w tym w ogóle nie biorę udziału w tym projekcie. Dobrze, kochani, stanęłam tutaj, nie wiadomo jak to wyjdzie, ale chciałam Wam chociaż kawałek pokazać tej sieni, którą robi Wojtek. Ta cała ściana, ona była nową ścianą. Tu się wchodzi się tutaj do łazienki. Położona jest przez tynkarzy, którzy byli niby fachowcami. Najgorzej położona ściana. Nawet nie chciałam Wam pokazywać, bo to po prostu był kosmos. A ponieważ my nie potrafimy tynkować, więc doszliśmy do wniosku, a lubimy bardzo drewno, więc doszliśmy do wniosku, że tą całą ścianę zrobimy w starych deskach. I żeby to nie była taka beczka, Wojtek doszedł do wniosku, że położy ją w dwa różne sposoby. A więc dotąd jest położona inaczej i tutaj do góry też jest położona inaczej. Dzisiaj rano jeszcze zrobił światełko, z czego się bardzo cieszę. Więc ogólnie jest dobrze. Jesteśmy coraz bliżej końca. Jeżeli chodzi o sień, albo to dopiero początek góry lodowej, bo tak właściwie ją łatamy, 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 ale łatamy ją tak, jak potrafimy, jak umiemy i z czego mamy. Także jestem bardzo zadowolona. Ja w ogóle lubię struktury starego drewna, stąd też praca u mnie na deskach, stąd też warmińskie deseczki. Lubię stare drewno, ono ma zupełnie inną strukturę. No dobrze, kochane dziewczyny, tyle udało mi się Wam pokazać, jak Wojtek skończy, a robi to do skoku, to wtedy i zawalczę tutaj jakieś takie dodatkowe oświetlenia, żeby można było lepiej to zobaczyć, wtedy Wam pokażę.
Ach, co chciałam Wam powiedzieć, że życie jest piękne, o tym pamiętamy. Czasami nas kole, prawda? Ale co zrobić? Pamiętajmy, że wszystko mija. I dobre, i złe rzeczy. I tego się będziemy, kochane, trzymały. Do następnego razu. Pa, pa! No i mamy teraz lampeczkę. I mamy światełko.